Siema. Dzień dobry. Przyjechaliśmy dzisiaj robić miejski ogródek. Co zresztą możecie słyszeć, bo jesteśmy przy drodze głównej. Jeżdżą tutaj samochody. Co chcesz powiedzieć? Nic. Adrian nie chce nic powiedzieć, a ja powiem tylko tyle, że mamy żuka pełnego kory, narzędzia i będziemy sprzątać tutaj okolice przed i tam jeszcze. I z tyłu pokażemy wam, jak to wygląda. Ardian zasuwa staczką, a tymczasem jak to wygląda. Zaraz wam pokażemy. Jak widzicie, folia, z folią nic się nie stało przez ten czas, nie popękała. Trochę się o to obawialiśmy się, że popęka, ale na szczęście wszystko jest z nią ok. Tą gruszkę tu, nie wiem czy ją widać czy nie, ona jest do wywalenia, bo ma tego grzyba. Także będziemy go wywalać. A Adrian co? Cukinię pewnie znalazł. To całkiem niezłą. Pewnie niezłych rozmiarów. Bo ja już ją widziałam. No właśnie. Tylko ta jedna jest? To jeszcze jest jedna zielona. Jeszcze urośnie. Ale może ona jest zielona? Bo chyba to były dwa rodzaje. Tak to wygląda przed. No, trochę ta kora przerosła. Wyrwiemy, ile nam się będzie chciało i wysypiemy drugą warstwę i na trochę będzie spokój. No, mniej więcej. Mniej więcej skończyliśmy. Widzicie, jest, widać, że jest zielono jeszcze. I teraz to drzewko, magnolia to jest, będziemy ją wyciągać. I później będziemy rozsypywać tutaj korę. Ta jodła, to jest jodła, zostaje z nami. A magnolia, pa, 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 pa. Okej, misja czeska. Szykujcie się, bierzcie popcorn. Odpalajcie piwo. No nagrywam, no. Mistrzostwo, nie? Chyba powinnam się odsunąć trochę. Będzie git? Będzie git! Jest, poszła. Dobra! I tak to się robi w Chicago. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym dniu zmagań. W kolejnym dniu pięknych zmagań w ogródku, jak to się mówi? Miejskim ogródku. Tak to się mówi. No i on się robi takie, ma długie odnóża, potem tak zjada cię. A może ty go zjesz? Nie. Co się boisz? Co się boisz? Także wywalamy gruszkę.
Okej, moi drodzy, także dzisiaj działamy tutaj, wyrywamy to, dosypujemy ziemi i zrębki. Pewnie pokażemy wam to na koniec, a tam stoi on. Chcesz coś powiedzieć? Ksywo. Kret podkopał. No, także oglądajcie. Nie nagrywa się już cię. Się już cię nie nagrywa. Kłamieć, możemy też wypowiedzieć. Teraz cię się nagrywa. Okej, okay, teraz będziemy sypać ten wór, te wory na ten. No, żeby dosypać, żeby było równo do tego tam. Widać to? Do tego tam paska. Pierwszy siłacz Rzeczpospolitej. Idę po grawie. Jest coś tutaj do naszych widzów, jak mnie nie było? Że jesteś pierwszą opierdalaczem. Sam kłamiesz. Kłamiesz. Adrian układa teraz płytki, które imitują drewno. A ja patrzę. Ja to bym tu najchętniej trawę posiałał. To będzie kosie. Ty. Ja nie mogę, bo mam uczulenie. Widzicie, on zawsze tak. Ja nie mogę, bo mam uczulenie. A na działce kosisz jakoś i co? Ale nie trawę, tylko chabryzie. Chabryzie. Thank you.
O, jest. Powiem ci, jakbym nie miał poziomnicy w oku, to była kupa roboty. No, tak myślę. A tak to kurwa... Czy jest poziomnica w oku, jest luksus i widzicie, już wszystko ułożone. Teraz jeszcze tylko trzeba ułożyć tutaj. Tutaj Adrian będzie miał większy problem, bo jest jedna pęknięta, to wiecie. O, proszę. Ja bym tutaj ten... zlikwidował tą jedną. Murarz, tynkarz, akrobata. No to zlikwidujmy. Jak wcześniej miała chwasty, to się lepiej trzymała. Ja bym dała silikon. Silikon paluszkiem. Jak prawdziwy majster. No to tak to się nie trzymie. Pani! Co? Pani tu daje uszkodzone materiały. To nie ja. No nie pani tu jest inwestorem. A to już było. Ja nie mogę pracować w takich warunkach. Nastąpiła szybka podmianka wozu. Jak widzicie, mamy tutaj wóz żukowy naładowany z rębką. Adrian się postarał dzisiaj znowu. Pojechał do swojego ulubionego dealera z rębki i przywiózł całą pakę. I nawet ma plandekę. Plandeka tym razem z Bricomarche za 6 zł, ale nie polecam, bo mam grubsze ścierki w kuchni niż ta plandeka. Już nagrywasz? Już mogę? Mogę sypać już? Nie, jeszcze nie, czekaj. Czekaj. Na co mi każesz czekać? No już. Ty kurde, kurwa się. Mocne słowa jak na trzylatkę. Z bobaskowymi nóżkami. Przestań! Zaczęłaś się. Nagrywasz? Nie, teraz zatrzymam. To puść. A ty śmierdzisz. Dobra, to już zatrzymam. Już tutaj rozgrabione i teraz Ardian dowiezie jeszcze jedną teczuszkę. Jeszcze jedną laszuszkę i już. I tak to się robi, drodzy państwo. No, ja mam tu jeszcze jedno. No to dowieź, no. O Adrianie, co ty dziubiesz sobie tam? Ale to jest niezły pogłos. O Adrianie, twoje stopy śmierdzą dziś. O, to chyba się mija z prawdą. O higienie stópek to nie rozmawiajmy. O, wyjdzie coś na wierzch. Teraz tylko nie słuchajcie go, nie? Co robicie? Skurturka. Stań gdzieś tam, gdzie trzeba stanąć. Tu ci? Śmiech to. Spokojnie. Prosto pierwszy. Nie graj się. Tak, to by było dzisiaj na tyle. Dziękujemy, że byliście z nami. Że znieśliście takie pierdolenie. I tak, trzymajcie kciuki, nie wiem za co, ale trzymajcie.
A powiem za cale, nie powiem, bo Adrian nie wyzwie. Także trzymajcie kciuki. To nie jest kanał o polityce. A konkretne rzeczy będą się tu działy dopiero na wiosnę, chyba. Tak, planujemy tutaj kupić kwiatki, drzewka i tam nie wiem co. No i warzywa w ogóle. Tak, ale to się jeszcze okaże wszystko, więc zostańcie z nami. To chyba na razie ostatni odcinek stąd, nie? Chyba, że zachce nam się jeszcze z boku wyprawić i wysypać korą, to zobaczymy. Tak. Możliwe, że się nam zachce, jak pogoda pozwoli i będzie nam akurat. Przywiązuję się. Do widzenia. Pa! Nie, nie bądź! Chcę stąd wyjść! Nagrywasz? Tak?